Pracę do tej pory ukazało się 5 książek, 3 książki Andrzeja Maksymiliana Fredry, jedna książka Kaspara Siemka. Też jakbyście Państwo byli zainteresowani, to oczywiście na stronie centrum są odniesienia do tych publikacji. No i proszę Państwa, bez wątpienia myśl polityczna, doktryny polityczno-prawne mogą wydawać się pewnego rodzaju abstrakcyjnym rozważaniem, ale one się zdecydowanie, proszę Państwa, przekładają na nasze poglądy i na współczesną politykę. Zapraszam oczywiście wszystkich zainteresowanych do, wiemy, takie wydarzenia i współorganizujemy jak to. No, proszę Państwa, chciałbym też podziękować przede wszystkim panu doktorowi Jackowi Bartosiakowi, że dzisiaj nas zaszczycił swoją obecnością tutaj. Jest to dla nas duże wydarzenie i bez wątpienia pan doktor Bartosiak jest taką osobą, która, no przynajmniej w moim przekonaniu, oczywiście jest to moja opinia, no przywróciła dość intensywnie taką debatę na temat geopolityki w Polsce. To jest jego moim zdaniem ogromna zasługa, dlatego bardzo się ucieszyliśmy, kiedy okazało się, że może do nas tutaj przyjechać. Chciałbym podziękować Urzędowi Wojewódzkiemu i obecnemu tutaj panu wojewodzie, który zresztą jest również członkiem Centrum Myśli Polityczno-Prawnej imienia Alexisa de Tocqueville, a także naszym doktorantem naszej katedry, w Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych, no i naszym kolegą od wielu lat za takie wsparcie i za współorganizację. Chciałbym też podziękować Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej i panu Marcinowi Buchali za to, że z tą inicjatywą tutaj wystąpił. Na koniec chciałbym też złożyć podziękowania na rzecz naszych sponsorów, sponsorów centrum. Jesteśmy jednostką oczywiście uniwersytecką, ale jesteśmy również wspierani i bez naszych sponsorów wiele takich naszych inicjatyw byłoby niemożliwych, przede wszystkim firmie Atlas. Bardzo dziękujemy. Wiele lat wspierają nasze centrum. Sporo debat się odbyło dzięki nim i ich wsparciu. Dziękujemy również PZU Życie, które ten projekt właśnie taki historyczny, staropolski, no w ogóle pozwala nam realizować, tak? Także działamy, zapraszamy do współpracy, zapraszamy do udziału w naszych seminariach. Na pewno nie będziecie Państwo nudzili w trakcie tych seminariów. No i życzę Państwu tutaj owocnego takiego intelektualnego oddziaływania, że tak powiem, tej debaty. Zapraszam do zadawania pytań. Można się tu dopytać pana doktora Bartosiaka o pewne rzeczy, które być może w innych okolicznościach te pytania byłyby trudne do zadania. Myślę, że to jest dla Państwa doskonała do tego okazja. Bardzo dziękuję i przekazuję głos kolejnej osobie, właśnie panu wojewodzie. Panie wojewodo, serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, ja już nie będę przedłużał, bo czekamy na główne wydarzenie i nie ma powodu, by robić jeszcze dłuższych wstępów z mojej strony. Mnie przypadł zaszczyt przedstawienia pana doktora, którego nie trzeba przedstawiać, więc jest to zadanie trudne. I zwykle, gdy widzimy tego rodzaju wydarzenia, prowadzący wymieniają obszerną listę publikacji, instytucje, w których pan doktor zagraniczne, amerykańskie, polskie jest członkiem bądź aktywnym uczestnikiem. Ja postanowiłem troszkę inaczej pana doktora przedstawić i wskazać, dlaczego jest gościem wyjątkowym i wyjątkowo istotnym. Dlatego, że przychodzi mi witać kogoś, do kogo naprawdę, wobec kogo odczuwam intelektualny podziw, a nie jest to w moim przypadku, tego państwo macie prawo nie wiedzieć, uczucie częste. Dlaczego tak jest? Dlatego, że uważam, że pan doktor Jacek Bartosiak należy po pierwsze do osoby, która ożywiła dyskurs geopolityczny w Polsce. To znaczy wprowadziła nazwiska myślicieli, pojęcia,
ustawiła sposób dyskusji, do której wszyscy pozostali uczestnicy musieli się dostosować, czy im się podobało i było im to, magi na to narzekają, czy nie. I jest to niezwykle istotne. Po drugie, dlatego, że tym, czym się zajmuje, jest to widać ewidentnie, jest to pasja intelektualna, bo wiemy, że jego pierwotne wykształcenie jest związane na przykład z takimi gmachami, jak ten, w którym jesteśmy, czyli z Wydziałem Prawa i Administracji. Niemniej oddał się swojej pasji intelektualnej, co widać od pierwszych rozważań dotyczących Chin i potencjalnej wojny amerykańsko-chińskiej w pierwszym łańcuchu wysp. I sam fakt, że posługujemy się pierwszym łańcuchem wysp, tym sformułowaniami drabina eskalacyjna, innymi przetłumaczonymi przez niego z angielskiego na polski, dowodzi tego, jak istotną osobą obecnie w dyskursie jest. A mówię to o tym dlatego, że często w Polsce mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że doceniamy pewne osoby, kiedy już z nimi kontaktu nie mamy, że oczywiście, mówię to oczywiście delikatnie, ale pośmiertnie stawiamy ich na cokoły, a za życia nie korzystamy ich z doświadczenia. I dr Jacek Bartosiak jest jednym z najbardziej oryginalnych autorów współczesnych, który ma odwagę samodzielnego myślenia, nie podążając za utartymi schematami, czy za schematami, które są narzucane. Niezależnie, czy mówimy o poprawności politycznej, czy mówimy o zagadnieniach, którymi ktoś chciałby, żeby jako modne ktoś się zajmował. Sam wytycza pola swojego zainteresowania i sam w nie wkracza. Budzi to oczywiście liczne kontrowersje, liczne spory i wraz z liczbą publikacji i wystąpień narosła liczba jego krytyków. Będziemy dzisiaj rozważać, kto ma rację bądź kto nie ma racji, dlatego że jesteśmy na Wydziale Prawa na Uniwersytecie i tu obowiązuje, czego mnie uczono i uczył profesor Maciej Chmieliński, profesor Rau i inni, obowiązuje jedna zasada, że w trakcie seminarium, przy stole seminaryjnym wszyscy jesteśmy równi. Niezależnie, czy ktoś jest profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym, czy ktoś jest magistrantem, który jeszcze nic w życiu nie opublikował. Liczy się jakość i siła argumentu, który przedstawia i kontrargumentu, który mu zostanie przedstawiony. I życzę Państwu, żeby po tym wykładzie, który na pewno będzie interesujący, żeby ta dyskusja, która tutaj rozgorzeli, właśnie miała tego rodzaju charakter, a w mniejszym wymiarze charakter jakichś emocjonalnych wystąpień i myślę, że to będzie uczta intelektualna. Także zapraszam pana doktora Jacka Bartosiaka do wystąpienia. Powitajmy go oklaskami. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Bardzo jestem zobowiązany, przepiękne wprowadzenie. Muszę trochę zebrać teraz myśli po czymś takim. Bardzo dziękuję i nie wiem, czy sprostam, zwłaszcza w obliczu tylu osób, pełnej auli w Łodzi. Bardzo jestem wam wdzięczny. Piękne dzięki. Po pandemii już rzadsze są wykłady, bardziej się spotykamy w sieci. Tak to się już jakiś obyczaj przyjął. Mam nadzieję, że wrócimy do dawnego obyczaju, gdzie ja miałem bardzo dużo wykładów na uniwersytetach i w różnych innych miejscach i była ogromna frekwencja. Właśnie tak jak dzisiaj bardzo lubię, najbardziej lubię szczerze mówiąc takie formaty i bardzo lubię aktywność sali, więc nie ukrywam, że apetyt sobie też ostrzę na to, co się będzie działo po tym moim, mam nadzieję, stosunkowo niedługim wykładzie, który was zainteresuje. Więc już od razu mówię, że pomyślcie, jakie byście chcieli zadawać pytania, jak już skończę ten swój wykład. W szczególności zachęcam tych, którzy mają inne zdanie o różnych aspektach. Najbardziej chciałbym, żeby oni zadali im pytania, żebyśmy naprawdę mogli się poczuć, że nie jedziemy po jednej linii, tylko na przykład ktoś ma inne zdanie. Jestem bardzo ciekawy, więc zachęcam gorąco do tego. Zacznę mój wykład, drodzy Państwo, od pewnego wytłumaczenia. Otóż zauważyłem, trochę po nie w czasie, że tytuł mojego wykładu jest taki, no powiedziałbym, miałem rację, po to, żeby zdenerwować, pobudzić emocje, przypuszczam i w ogóle. W porządku, więc oczywiście nie miałem racji we wszystkim, od razu powiem i dzisiaj powiem, w czym nie miałem racji. Natomiast też powiem skromnie, postaram się to zrobić, w czym jednak mieliśmy rację. W Strategy in Future i ja na przestrzeni tych lat
tych wszystkich wykładów. Zrobię to stosunkowo w telegraficznym skrócie, żebyśmy mogli się wprowadzić w próbę opisania tego, co się dzieje teraz, w listopadzie 2022 roku, gdzie może nas zaprowadzić rok 2023 oraz otworzyć w ten sposób później możliwość zadawania pytań z sali. Więc, drodzy Państwo, zacznę od samego początku. Nie ukrywam, że napędem, który na początku dał mi absolutne poczucie, że muszę zająć się tym i mówić o tym publicznie, było począwszy od roku 2011-2012, tak, to bardzo dawno, ale tak było, gdy zajmowałem się wielkimi inwestycjami i obsługą funduszy inwestycyjnych z Zachodu, z Londynu, z Nowego Jorku, w Europie, jako adwokat, narastające przekonanie we mnie, ale uruchomione zostało kiedyś taką rozmową z ludźmi, którzy naprawdę mają ogromne pieniądze, że każdy reset, znaczy reset oznacza wojnę, to znaczy resetowanie systemu ustawienia gospodarczego świata zazwyczaj jest poprzedzone wojną. I wydawało mi się to tak frapujące, że postanowiłem tak zgłębić tę myśl. Dlaczego tak jest? A dlaczego teraz miałoby być tak? I jakie są główne motory tych strukturalnych spraw? W związku z tym, że mam pewną skłonność do zajmowania się sprawami strukturalnymi w relacjach, często nie pamiętam nazwisk na przykład różnych, natomiast zawsze lubię rozumieć strukturę spraw, które determinują pole manewru, również w naszych prywatnych życiach, drodzy Państwo. I starałem się odtworzyć tą matrycę. No więc zająłem się najpierw sprawą wzrostu Chin. I dlaczego denerwuje to Amerykanów? I dlaczego zauważyłem, że Amerykanie przygotowują się do wojny z Chinami już w roku 2013. No i reszta się potoczyła i doprowadziła do dnia dzisiejszego. Ale trzeba powiedzieć, i nie było to łatwe w tamtych czasach, dawno już temu, w poprzedniej epoce, w roku 13, 14, 15, że mówiłem o tym, że może nadejść wojna na zachodnim Pacyfiku i wojna o system światowy, dlatego że wzrost gospodarczy Chin zmienia ład światowy. Tak? I w tym miałem rację. A to jest najbardziej fundamentalna sprawa. Podwaliny wszystkiego, co się dzieje, to jest zaburzenie równowagi wynikające z ogromnego wzrostu gospodarczego Chin i ambicji oraz możliwości Chin zmiany podziału wartości pracy. Oczywiście z czasem uczyliśmy się coraz bardziej, na czym polega ta wartość pracy, podział, marża, dlaczego to jest w zasadzie geopolityka i dlaczego łańcuchy dostaw z tym są związane. I się okazywało w trakcie, że to ma kolejne dna, tak? Kolejne warstwy, które można odsłonić. Więc tu, no i ja i cały mój zespół próbowaliśmy opisać to, otworzyć. Są te pojęcia przepływów strategicznych, ruchu ludzi, towarów ludzi, to prawda już wyświechtane. I wszystko to, co robiliśmy, staraliśmy się nakładać cały czas, oczywiście najpierw opis jakiejś sytuacji Chiny, USA, tu takie uwarunkowania, ale gdzieś zawsze matryca Rzeczypospolitej, interesów państwa polskiego, nas wszystkich, tak? Co my na to? Co jest w naszym interesie, co nie jest w naszym interesie? Za każdym razem. I u zarania było to źródłem, które było dla mnie bardzo ważne. Dalej oczywiście jest. Jest główna siła napędowa, żeby państwo, my, nasze bezpieczeństwo, nasza prosperita, nasza pomyślność ogólna umiejętnie przeżaglowała czy ustawiła się do tych zagadnień, które się będą pojawiać. Więc na pewno mieliśmy rację, czy ja miałem rację, co do nadchodzącego konfliktu chińsko-amerykańskiego. I on jest. Jest. Na razie jest jeszcze nie kinetyczny, ale jest. I to możemy sobie porozmawiać w drugiej części. Na pewno ja oraz Strategy in Future mieliśmy rację co do niemożliwej do pogodzenia trajektorii polityki Rosji z pragnieniem niepodległości państwa polskiego. Jest to nieusuwalna strukturalna sprzeczność. Albo my, albo oni. Zapewniam Państwa, że to było szokujące, gdy mówiłem to w 16-17 roku. Na takich... Szokujące. Ale to widać. Później z czasem poszerzyliśmy ten aspekt, że w ogóle podmiotowość państw między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, co wydaje się abstrakcją, zwłaszcza dla ludzi, którzy przez Europę rozumieją tylko Niemcy i Francję,
a Polska ma odebrać tylko jakiś tam pakiet modernizacyjny i wykonywać polecenia od innych państw, jest ta myśl szokująca, że kiedyś między tymi dwoma morzami wewnętrznymi, prawie że no, wewnętrznymi Eurazji, istniał odrębny byt geopolityczny, a zatem była inna równowaga. Istnienie pewnej logicznej koalicji państw tego regionu, które blokują napór rosyjski na system europejski, zmienia całkowicie szanse rozwojowe naszego regionu, ale też oczywiście zmienia niekorzystnie, zmienia szanse Niemiec na przykład. I że nie ma nic nowego pod słońcem, jak gdyby sięgamy ręką do naszych przodków. Absolutnie okazuje się, że rozważania Piłsudskiego w 19-20 roku to jest wczoraj i jeszcze czuć ich zapach. Później się nawet okazuje, że jeszcze starsze rzeczy. I my w Strategy and Future odbyliśmy tą wielką przygodę intelektualną i już abstrahując z tego, że wy byliście z nami, to mieliśmy ogromną satysfakcję. I tą matrycą się posługiwaliśmy. I mieliśmy też tu rację. Mieliśmy również rację, że to może doprowadzić do wojny. W zeszłym roku publicznie się wypowiadaliśmy, że wojna nadchodzi w Europie. Co też było szokujące. Jest kilka moich nagrań, jak mówię to jasnym tekstem, jesienią 2021 roku. Im wiele milionów ludzi ogląda. Drodzy Państwo, to nie jest tak łatwo powiedzieć takie rzeczy. Również mieliśmy rację co do tego, że, a nie jest to nigdzie napisane, drodzy Państwo, nie jest to nigdzie napisane w dokumentach rządowych, czy pieczęcią zalepionej wielkiej konstytucji wiecznej państwa, który trwa 1000 lat tutaj, tak, między Bałtykiem a Karpatami, że są dwa cele wielkiej strategii Rzeczpospolitej. Wszystko reszta jest funkcją realizacji tych celów. I my je w laboratorium opisaliśmy i są, prawda, mocno napisane. Pierwszy, utrzymywanie Rosji poza systemem europejskim. I co robi rząd teraz? Co robi całe społeczeństwo? Instynktownie stara się, żeby Rosja wojnę przegrała, żeby nie miała wpływ na bieg spraw europejskich, nie mogła dealować, nie mogła decydować o urządzeniu naszego życia, żeby w ogóle przegrali i poszli sobie won. I nie wszyscy w Europie mają takie samo zdanie. I to jest w nas. Nie jest w jakiejś konstytucji zapisane, ale jest w nas. W literaturze naszej, w poezji, w sztuce, w działaniach na przestrzeni kolejnych pokoleń. I wydaje się to być bardzo ambitny cel. Jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, drodzy Państwo. Musicie sobie zdawać z tego sprawę, że ja i moi koledzy nie byliśmy w próżni. Funkcjonowaliśmy nie tylko w odbijaniu się od świata akademickiego w Polsce i świata politycznego i na radach między wojskiem a różnymi think tankami, ale też jeździliśmy do Stanów, do zachodniej Europy, mnóstwo, o których nawet nie wiecie rzeczy. Ja z przerażeniem skonstatowałem, że oni w ogóle nie traktują naszego regionu jako jakikolwiek potencjał samodzielności, tylko peryferium. Albo niemieckiego, albo systemu bezpieczeństwa zachodniego, wcześniej sowieckiego. Takie tam przybudówka do czegoś zawsze. Tak? No nie takie numery ze Strategy and Future. Dlatego, bo uważamy, że państwo polskie ma ogromny potencjał. A poza tym, no, abstrahując od tego takiego chcieństwa, że ma potencjał. No chcecie żyć i latać w kosmos i być bogaci? No właśnie, no to trzeba się zabrać za podstawy geopolityczne i rozumieć, dlaczego na przykład nie możemy tego robić. Tak? Między innymi właśnie dlatego, że na naszą sprawczość jest naciska sprawczość innych, którzy chcą podporządkować sobie nasze interesy. I to jest najbardziej prymarna cecha geopolityki. W związku z tym musimy zacząć od pracy intelektualnej, później wolitywnej, tak? Zrozumieć, co się dzieje, później co chcemy zmienić, kim chcemy być za 10, za 15 lat i masować tą strukturę, tak? Wykonując politykę zagraniczną, służbę dyplomatyczną, wojsko i tak dalej w tym zakresie i oczywiście założenia gospodarcze. Powiedzieliśmy sobie o pierwszej zasadzie wielkiej strategii. I zwróćcie uwagę, że przystąpienie Polski do NATO było tylko funkcją tego, żeby tak naprawdę, żeby zabezpieczyć się od Rosji i żeby NATO się rozszerzyło, najlepiej objęło jak najwięcej państw na wschodzie, w tym państwa bałtyckie, najlepiej Ukrainę i Białoruś, żeby załatwić ten problem oczywiście rękami Ameryki, ale w wykonaniu punktu pierwszego wielkiej strategii. Punkt drugi wielkiej strategii to jest złamanie zjawiska dualizmu na Łabie, czyli tego zjawiska, o którym czy uczyliście się, mam nadzieję, w szkołach średnich,
czyli nie do rozwoju gospodarczego względem Europy Zachodniej. To można powiedzieć, no, realizację polityki piastowskiej, tak, doganiania gospodarczego. I to jest druga sprawa. Tak? Często, i też nie jest to napisane nigdzie, że to mamy robić, ale instynktownie nasi politycy nawet to realizują, kłócą się. Czy bardziej punkt drugi, czy punkt pierwszy? Moim zdaniem i naszym zdaniem w zespole, nie rozumiejąc, że zasada numer jeden wielkiej strategii, zasada numer dwa wielkiej strategii się uzupełniają. Naszym zdaniem, jeszcze przyszłość pokaże, kto miał rację i tu zawieszam, polityka piastowska i jagiellońska się uzupełniają. Nie ma istnienia państwa polskiego bez jednej i drugiej jednocześnie i jest to niestety paradoks bardzo wymagający trudnych decyzji od elit państwa polskiego oraz wielkiego wysiłku społeczeństwa. Dlatego w tym się realizuje trudność położenia geopolitycznego państwa polskiego i w tym się realizowały rozbiory i inne rzeczy. W tym II wojna światowa, Pakt Ribbentrop. De facto w tym nierozstrzygnięciu, niezałatwieniu tych dwóch spraw. Nie da się jednej bez drugiej, drugiej bez pierwszej. W związku z tym fałszywy według nas, według mnie jest ten rozdźwięk między albo polityka piastowska, albo jagiellońska. To moim zdaniem będzie główna oś sporu w nadchodzących latach politycznych w Polsce. Ze względu na to, że społeczeństwo tego nie rozumie, klasa polityczna myślę też tego nie rozumie, a nawet jak rozumie, to niestety trzeba sobie postawić jasne pytanie, że wymaga to dużo większego wysiłku. Musimy zacząć chodzić na siłownię, pakować mięśnie, tak? Na przykład wystawić siły zbrojne, które będą w stanie być elementem polityki zagranicznej państwa polskiego. Zdobyć się na różne inne rzeczy. Dzisiaj nie będę dyskutował na temat tak zwanego software'u, czyli tego, jak wyglądają elity państwa polskiego. Opiszę tylko model, tak, strukturalny. No więc mieliśmy rację, że pokazaliśmy. Między tymi dwoma zasadami wielkiej strategii realizuje się wszystko. Na przykład nasze stosunki z Niemcami. Gdy Niemcy chcieliby mieć te stosunki protekcjonalne wobec nas, jako wykonawców tylko woli, centrum, a my byśmy chcieli złamać dualizm na łabie. I teraz jak to zrobić? Tak? Dlatego zapraszamy Amerykanów, zarówno żeby odpychać Rosjan, jak i może żeby zainwestowali. Dlatego mówimy o Trójmorzu, tak? w polityce zagranicznej. Dlatego wspieramy Ukrainę, tak? A dlatego Niemcy tego nie robią. Dlatego prawdopodobnie nadchodzi wielki spór z Komisją Europejską i z Berlinem na temat tego, jaką rolę odgrywają państwa tego regionu. Dlatego, że zwycięstwo, tutaj zrobię taki trochę zbyt szybki przeskok, zwycięstwo armii ukraińskiej pod Kijowem zmieniło układ geopolityczny Europy Środkowo-Wschodniej. Zobaczymy, czy trwale. Zmieniło na pewno w sensie symbolicznym i wojskowym. Armia ukraińska stała się elementem architektury bezpieczeństwa. Nie można bez Ukraińców rozstrzygać spraw. No i to nie tak miało być w Berlinie. A zatem będziemy mieli bunt peryferiów wobec władzy Niemiec w Unii Europejskiej. Oparty o przekonanie, że wygraliśmy z Rosją. Znaczy nie my, ale Ukraińcy, ale będziemy tak myśleli. Natomiast Niemcy, którzy w ogóle nie funkcjonują w warstwach polityki symbolicznej, takiej kto wygrywa, coś przegrywa, tylko mają pieniądze i łańcuchy dostaw i BM-ki, będą myśleli, że i tak kontrolują wszystko, co ma znaczenie, czyli gdzie faktury chodzą, jak się co produkuje i kto ustala cykle. Tak? Jak gdyby ja gram w tenisa, a ty grasz w ping-ponga i teraz kłócimy się, kto ma więcej siły. Moim zdaniem tutaj jest bardzo ważny punkt do dobrego rozważenia, jak to połączyć, bo się może okazać, że inaczej liczymy punktację, tak? W tym przesilaniu się. I może być wielki clash, tak? Wielkie starcie, jak często jest, jak jest takie po prostu złe wycenienie się. Nie mieliśmy racji w następujących rzeczach. Uważaliśmy w Strategy and Future, że Ukraina szybko przegra wojnę. Pocieszające jest to, że większość ekspertów tak uważała. W tym naprawdę ci, co szkolili Ukraińców, czego miałem osobiście doświadczyć, będąc w Waszyngtonie tuż przed wojną. Absolutnie panowało przekonanie w Waszyngtonie, że Ukraina tę wojnę przegra bardzo szybko i Amerykanie planowali wspieranie partyzantki ukraińskiej w zachodniej Ukrainie. Ukraińcom poszło dużo lepiej. Paradoksalnie
i tutaj wprowadzę już wątki mocno polemiczne, bo wiem, że w Polsce jest ostra debata na ten temat. Udało im się zwyciężyć pod Kijowem i później w miarę skutecznie prowadzić wojnę dzięki zastosowaniu zasad, które my na przykład opisaliśmy w Armii Nowego Wzoru. Tak. I będę tego bronił, dlatego że jesteśmy w Strategy and Future nie tylko zgodni, ale absolutnie jeszcze dodatkowo zaskoczeni, jak zasady Armii Nowego Wzoru zadziałały na Ukrainie, czego się nikt nie spodziewał w debacie publicznej w Polsce. W związku z tym możecie sobie wyobrazić, jak my się czuliśmy, jak wystąpiliśmy 10,5 godziny, półtora miesiąca przed wojną i gdy mówiliśmy, że można bić armię rosyjską, jest logistyka kołowa taka, strefa nękania, jak to się robi, na czym polega reżim broni precyzyjnej, jak funkcjonują inne rzeczy. Spróbujcie kiedyś tak wystąpić i powiedzieć o nadchodzącej wojnie, zaproponować rozwiązanie i później zobaczyć, jak to się w realu sprawdza, tak? Jednocześnie przy okazji łamiąc, i powiem to jasno, łamiąc utrwalone przekonania panujące w Polsce, które są oczywiście jak za króla świeczka tak naprawdę, bo Polska od II wojny światowej nie miała o czym, jak myśleć o sztuce wojennej de facto, a samodzielnie to już w ogóle. Po drugie, łamiąc interesy lobby i innych układów, tak, związanych z tym oraz oczywiście łamiąc to, kto może się wypowiadać na ten temat, a ktoś nie może wypowiadać na ten temat, bo to podwórko było rozdzielone, tak. W związku z tym spotkaliśmy się z wściekłym krzykiem. Tak. Z czasem, nie pierwszego dnia. Bo pierwszego dnia wszyscy byli w szoku, żeśmy odważnie powiedzieli na twardo. I będziemy bronić tego, drodzy Państwo, bo mieliśmy rację z Armią Nowego Wzoru. Nie mieliśmy racji, że Ukraińcy dadzą radę, ale mieliśmy rację z Armią Nowego Wzoru dla Rzeczpospolitej. Jestem przekonany, że przyszłość to udowodni. Z czym jeszcze nie mieliśmy racji? A konkretnie ja nie miałem racji. Wątek główny, najważniejszy, czyli starcie chińsko-amerykańskie. Muszę wam powiedzieć, że jak z moimi amerykańskimi kolegami zajmowałem się tą wojną z tymi Chinami, czytałem, myślałem strasznie dużo na ten temat, do głowy mi nie przyszło. Ja już byłem przekonany w 17-18 roku, że sprawa jest rozstrzygnięta. To znaczy, że cykl hegemoniczny się skończy, tak? I Amerykanie nie zbiorą się w żaden sposób już do siły, bo jak się zebrać przeciwko tak... Nie wiem, byliście w Chinach, drodzy Państwo? No właśnie, bo to trzeba być w Chinach, coś tam robić, być wiele razy, żeby zobaczyć, z czym się ma do czynienia. Tego się nie da ocenić z Polski, drodzy Państwo. Tak? Więc absolutnie nie miałem pomysłu jako strateg, jak Amerykanie mogliby się zabrać, bez jakiejś takiej szybkiej wojny, co wydawałoby się, no trzeba to rozegrać, jak mogliby się zabrać i dać radę, złamać globalizację i odwrócić te trendy. I że nie będzie woli w ogóle u nich, no bo, to, drodzy Państwo, no to tak jak nie wiem, no to ciężko się rozwieść, nie, w życiu po prostu, tak, bo są strukturalne siły, które łączą. To wyobraźcie sobie skalę po prostu razy miliony, tak, powiązań. I co by nie mówić o szalonym prezydencie Donaldzie Trumpie, to mnie zaskoczył. W drugim roku panowania szanownie mówiącego nam hegemona Trump postanowił kopnąć w stolik i rozpoczął wojnę technologiczną, eliminując właściwie klejnot w koronie chińskich Huawei sankcjami ekonomicznymi, wykorzystując swój status hegemona Oceanu Światowego, który kontroluje przepływy strategiczne i cały system instytucjonalny, który narósł od 1945 roku, kiedy Amerykanie nie pozostawili na planecie Ziemia żadnego konkurenta z flotą, który byłby im postawić wyzwania sprawczości. Trump to zrobił. Uruchomił pierwszy kamyk, który uruchomił lawinę. Być może trzeba było szalonego prezydenta. Ale teraz wszystko jest konsekwencją. Moim zdaniem wtedy się rozpoczęła wojna światowa, skalowalna, o nowy ład. Historycy czasami mówią, że przykładowo, nie wiem, wojna druga światowa zaczęła się od kryzysu walutowego funta brytyjskiego, prawda, na początku lat 30. albo od wejścia Japończyków do Mandżurii, tak? Bo zawsze jest kłopot, kiedy jest, tak? Sowieci mówią, że w 1941 zaczęła się wojna, my, że w 1939. Ktoś by powiedział, a dlaczego nie w Monachium, a dlaczego nie przy Sudetach. No wiecie, o co chodzi, prawda? Czy ma może, kiedy Hitler doszedł do władzy, albo remilitaryzacja nad Renii. No, to takie jest umowne. Tak?
W każdym razie Amerykanie zaczęli, ja pomyliłem się, ja absolutnie nie wierzyłem, że to zrobią, naprawdę. Nie widziałem metody strategicznej, jak można rozerwać globalny system wymiany towarowej, który jest tak spleciony. I to był mój największy błąd. Nie doceniłem wolitywnej strony Amerykanów. A czy Amerykanie wygrają to, to się jeszcze okaże. Tak? Będziecie świadkami. Jesteście w teatrze historii. Będziecie mogli oglądać właściwie z pierwszego rzędu ten spektakl. Bo będzie dotyczył was wszystkich. Jeżeli się na dobre rozpocznie wojna handlowa i technologiczna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, drodzy państwo, to życie każdego z was absolutnie zostanie zmienione. Radzę kupować laptopy na zapas. I tenisówki, i inne rzeczy. Na razie, i tu przechodzę teraz do współczesności. W tej chwili decyzja o światowym wojnie i pokoju spoczywa paradoksalnie ni mniej, ni więcej, tylko w rękach Xi Jinpinga i jego popleczników. Co zrobią Chiny, rozstrzygnie następne 10 lat, a może 20. Jak zareagują Chiny na to, co się dzieje z ich sojusznikiem rosyjskim na Ukrainie? Jak zareagują Chiny na to, co się dzieje na kontynencie europejskim, który miał być spięty nowym jedwabnym szlakiem bez kontroli Amerykanów, a Amerykanie wzmacniają swoją kontrolę, przynajmniej pośrednio, poprzez zwyciężanie per proxy, per procuram na Ukrainie oraz upodmiotowienie państw Europy Środkowo-Wschodniej, które nie chcą konsolidacji kontynentalnej w Eurazji. Czy Chińczycy będą, jak do tej pory, a tak było do tej pory, przyjmować ciosy od Amerykanów? A Trump wymierza cios w Huawei. Chińczycy tak naprawdę przyjęli to na klatę i przyjęli tą chemioterapię, tak? Trump wymierza w inne, przyjęli na klatę. Bo Chińczycy uważają, że mają dużą głębię strategiczną. Damy radę. Aby nie wywołać wojny i nie złamać systemu globalnej wymiany towarowej, który z każdym miesiącem powoduje, że rosną nam mięśnie, nam Chińczykom. Wytrzymujemy te ciosy. Ale to, co się zaczęło dziać ostatnio, jest już naprawdę wojną atomową, jeżeli chodzi o technologię. Nie wiem, czy zdajecie sobie państwo sprawę, że światem rządzą półprzewodniki. Tak? Chińczycy sprowadzają i wydają na półprzewodniki, importując z innych krajów, więcej niż na ropę naftową, którą też importują. Tak? Jest to ogromna skala. Bez półprzewodników, prawdopodobnie nie ma tego mikrofonu, nie znam się, ale założę się, że też. Nie ma tego nakrywania kamerą, nie ma nas, nie ma internetów, nie ma wczesnych przyrządów do funkcjonowania. Tak? Można dyskutować starszej generacji, nowszej generacji. Jest to absolutnie paliwo współczesnej gospodarki. Surowiec, można powiedzieć, bez którego nie funkcjonuje. Chińczycy nie mają opanowanej technologii najnowszych i są zależni od importu. Amerykanie sami już dużo nie produkują, ale kontrolują poprzez to, że są hegemonem Oceanu Światowego, kontrolują tych, którzy produkują. Na Tajwanie, bo Tajwan zależy od bezpieczeństwa. W Korei Południowej, bo zależy od bezpieczeństwa. Poza tym każdy chce robić w dolarach i nie być na celowniku amerykańskiej jurysdykcji, która już zaczęła być weaponizowana. Tak? Czyli Amerykanie zaczynają używać tych instrumentów Bretton Woods do karania tych, którzy nie słuchają polityki amerykańskiej, bo taka jest natura walki o hegemonię. To też jest zmiana. No i dosłownie tydzień przed 20. zjazdem Komunistycznej Partii Chin, Amerykanie nałożyli potężne sankcje na przemysł mikroprocesorów w Chinach. Tak? Właściwie dekapitując możliwość pracy amerykańskich obywateli w chińskim przemyśle związanym z mikroprocesorami oraz zabraniając de facto innym współpracować, holenderskim, poprzez dominację instytucjonalną. No i jest eksodus z Chin. Tak? To jest, jeżeli Chińczycy
To znaczy tak. Przypomnę, mówiłem o tym tak wiele razy, że pewnie słyszeliście, ale przypomnę. Druga wojna światowa na Pacyfiku rozpoczęła się od tego, że Amerykanie nałożyli sankcje na Japonię o podobnej skali, tylko wówczas kwestia była ropy naftowej, skrawków, żelaza, stali itd. I Japończycy wyprzedzająco uderzyli na Pearl Harbor, bo się bali, że Amerykanie wyegzekwują te sankcje na transporcie ropy z Indii holenderskich. Bo nie chcieli być sprowadzeni do średniowiecza. I teraz jest pytanie. Co zrobią Chińczycy? W obliczu tego, że ich sojusznik Rosja może upaść, że Amerykanie się zachowują tak, że Nancy Pelosi jeździ na Tajwan, a jeszcze blokują mój rozwój, tak, nasz rozwój. Co w głowie będzie miał Xi Jinping? Czy wytrzymają to jeszcze i nie będą stosować zasady wzajemności, nie wiem, na przykład nie zakażą produkcji laptopów i iPhone'ów w Chinach, więc kupcie co pasowe. Tak? Albo innych rzeczy tego rodzaju. Albo nie zablokują transportu wszystkiego przez właśnie cieśninę tajwańską. Wszystkiego, co jest produkowane w Japonii, Tajwanie, Korei Południowej, w Chinach, na rzecz Europy na przykład. Rozumiecie, tak? Możecie sprawdzić dzisiaj, co macie chińskiego w domu i na sobie. I pytanie, nie wiem, co zrobisz, żeby była jasność. Nie mam pojęcia, co zrobisz Xi Jinping. Ale ma całą pulę opcji. Od takich akcji typu, że zajmujemy fabryki Apple'a i wyrzucamy, poprzez to, że może zwolnić na przykład z ograniczeń covidowych Szanghaj i całą gospodarkę chińską i raptem Chińczycy zaczną znowu kupować i będzie ogromna presja inflacyjna na Europę i Stany Zjednoczone. Dodatkowa. Bo będą drożały te towary, bo Chińczycy będą kupowali je. Wszystko ma znaczenie już wtedy, co? Ruch ludzi. Puszczamy ludzi w COVID-zie, nie puszczamy ludzi w COVID-zie. Xi Jinping ma różne opcje. A może na przykład udzieli prawdziwej pomocy Lend-Lease Rosji. I będziemy mieli chiński sprzęt na froncie na Ukrainie. Ale to nie tylko. Tokarki chińskie w fabrykach, sterowniki do kolei chińskie, bo Rosjanom pod sankcjami szwankują koleje, tak? A bez kolei nie ma państwa rosyjskiego. Czy Chińczycy zdecydują się uruchomić Lend-Lease dla rzecz Rosji w wojnie? A zatem jest mnóstwo decyzji, które musi podjąć kierownictwo chińskie i każda z nich może wpędzić nas w wojnę światową. No, postraszyłem teraz trochę, ale ja szczerze mówiąc absolutnie nie widzę wyjścia z tej sytuacji poza przesileniem tej sprawy. Ktoś musi wygrać, a ktoś musi przegrać. Nie widzę. Jako strateg nie widzę metody na wyjście, dogadanie się między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Dlatego, że ich spór dotyczy rzeczy najważniejszych na świecie, jakie mogą być dla człowieka. Czyli tego, kto na kogo pracuje. Kto, jaką ma wartość z pracy i czy się w ogóle może rozwijać. Bo jeżeli Amerykanie pozwolą Chinom się rozwijać, to Amerykanie będą mieli strukturalne deficyty i długi. Jest strukturalnie ich gospodarka, ich system się zapadnie społeczny. Jeżeli za to Amerykanie docisną śrubę Chińczykom, no to z obiecanej gospodarki umiarkowanego dobrobytu przez Xi Jinpinga nici ze wszystkimi konsekwencjami dla stabilizacji Chin i dla marzeń Chińczyków. Szczerze mówiąc nie wiem, jak można wyjść z tego pata. Europejczycy na zachodzie kontynentu uważali, że wyjściem z pata, to było sprzeczne z interesem państwa polskiego, dlatego wszystko jest pewnym paradoksem tutaj. Tak, ruszyły kamienie, które mielą. Tak? Musicie sobie zdawać z tego sprawę, drodzy państwo, że Europejczycy w zachodniej części kontynentu mieli taki plan. On był rozsądny i logiczny, tylko nie dla nas. Tak? Wiadomo, jak to z racją, każdy ma swoją. Otóż oni uważali, że można to wszystko uratować, spokojnie dogadując się z Rosjanami, mając tani surowiec energetyczny z Rosji, rynek zbytu w Chinach, powiązać Eurazję całą, wojny nie będzie, będzie spokój, bo Amerykanie i tak słabną. A my będziemy mieli stopy zwrotu
całej Eurazji. To był plan niemiecki i francuski i to widać. Mało tego, nawet w Wałdaju teraz Putin przyznał się, że sam nie wymyślił tej koncepcji od Władywostoku do Lizbony, tylko jakiś francuski dyplomata mu podpowiedział, że to jest fajnie brzmi. No. Tylko wiecie, nasza droga ojczyzna, państwa bałtyckie, Ukraina są tak zwane wtedy flyover country. Tak? My jesteśmy absolutnie niczym wtedy. A zatem Mackinder miał rację, gdy mówił, że wojny zaczynają się w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie dlatego, że jest taka wspaniała, tylko tak wypada z ruchu wody po prostu rzuconej na szachownicę świata. I było bardzo blisko realizacji tego celu. Być może 5 godzin albo jeden dzień. Uważam, że upadek rządu na Ukrainie był o krok, o włos. Rozstrzygnęło się to naprawdę dużym fartem na początku, w pierwszych dniach. Oczywiście wolą Zełenskiego i bohaterską postawą wojska ukraińskiego. Szansą technologiczną z powodu broni precyzyjnej, ale generalnie o włos. Byłby zupełnie inny świat już teraz, jak siedzimy. Z Rosją dyktującą warunki nam, państwom bałtyckim, z amerykańską wiarygodnością, która upadła dodatkowo, z Niemcami, którzy tylko czekają, żeby już spokojnie dalej handlować i mieć święty spokój, dogadajmy się z tą Rosją, przecież ona i tak jest, cytat z Angeli Merkel, nieodłącznym elementem systemu bezpieczeństwa. No i właśnie tu jest problem, bo dla Polski ma nie być ona, ta Rosja, elementem bezpieczeństwa. Drodzy Państwo, zatem przed nami bardzo poważne wyzwania. Musimy sami w Polsce odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jesteśmy. Po prostu, kim jesteśmy. I naprawdę nie można tego zbyć, że jesteśmy Europejczykami, bo to nic nie znaczy. Znaczy bardzo dużo. W kontekście tego, że się czuję spadkobiercą, rozumiem, o czym mówił do mnie Wergiliusz, albo że się czuję w Rzymie jak u siebie w domu. Ale chodzi o walce o sprawczość. Kim jesteśmy? Kim chcemy być? Kim chcemy być? To jest trochę tak, jak, przepraszam, ja widzę bardzo dużo pań, ja bardzo lubię posługiwać tym przykładem, bo kobiety od razu w lot to rozumieją. Naprawdę. Też mnie zresztą Amerykanie nauczyli, mówiąc, że kobiety rodzą się strategami, a mężczyźni stają się po 30. I myślę, że panie wiedzą, o co chodzi, tak? Patrząc na młodszych mężczyzn, zwłaszcza jak na takich, którzy w ogóle nic nie kumają, o co chodzi w tym wszystkim. Taka jest prawda. No. Widzę po uśmiechach pań, że wiadomo, o co chodzi. I się dobrze dogadują ja wtedy, tak, gdyby wiadomo, o co chodzi. No i chodzi o to, że status ma znaczenie w relacji. Tak? Jeżeli się nie zawalczy o status w relacji, to ktoś dominuje, ktoś nie dominuje i ktoś decyduje, ustala tempo dostępów, ustala różne rzeczy. Jaki jest dostęp, jakie są różne sprawy i jakie jest tempo wszystkiego. Tak? I tak samo jest, że musimy sobie powiedzieć, jaki jest nasz status teraz i czy on nas zadowala. Tak? Czy on nas zadowala. I tu jest, wracam, jest ogromny spór polityczny w Polsce pomiędzy tymi, którzy uważają, że ten status jest okej. Tylko spokojnie. Odbierajmy rentę modernizacyjną. Bruksela za nas załatwi wszystko. Tak? Jest okej. Bo albo i tak sami nic nie zrobimy, a w ogóle nie. A w ogóle Europa, tak? I takimi, którzy chcą szarpnąć, tak? I mówisz, nie, spróbujemy zbudować coś, łańcuchy wartości i tak dalej. Przy czym to nie jest takie proste, bo skrajne zachowania takie nie mogą być oparte tylko o bajdurzenie takie. Trzeba rozumieć, jak to się robi. Ale nawet na tym poziomie nie mamy rozstrzygnięte, kim chcemy być. W przeciwieństwie na przykład do Izraela, który wie, czym chce być. Tak? Nie ma sporu o to w państwie Izrael. W Turcji również nie ma sporu o to. Tak? Śmiem twierdzić, że nawet we wrogiej nam Rosji nie ma sporu o to. Tak? W Stanach Zjednoczonych nie ma sporu o to. W Wielkiej Brytanii nie ma sporo o to. A u nas jest. I tym się przejawia peryferyjne położenie państwa polskiego. 123 lata zaborów, 45 lat PRL-u, przegrana wojna światowa,
oraz wiara w koniec historii w III Rzeczypospolitej, tak? Nie uczono nas myślenia tego, że trzeba myśleć samodzielnie. Więc były ogniska myślenia samodzielnego wynikające z wielkiej tradycji tysiącletniego państwa polskiego, nieznanej absolutnie na Zachodzie. W ogóle nie do głowy mi przychodzi, że możemy mieć takie ambicje. I z jakichś, prawda, z domu wyniosłych podmiotowych zachowań, tak? Ja nie widzę na przykład debaty takiej w Polsce na temat tego, kim jesteśmy. No po prostu, kim jesteśmy? I gdy czytałem dawne pisma naszych strategów, którzy nawet pisali dla cara, tak? Przecież pisali dla cara memoriały, nasi strategzy, jak Rosja ma wojować, tak, tak było. Prądzyński, tak zwany. Plan Prądzyńskiego de facto był realizowany w I wojnie światowej, 50 lat po jego śmierci. Mieli to poczucie tamci ludzie. Józef Piłsudski instynktownie rozumiał, jakie są założenia wielkiej strategii państwa polskiego, to jest moje zdanie. I do głowy mu nie przyszło, że nie jest podmiotem rozgrywki. Rozumiecie państwo tę różnicę? Chłopcy i dziewczęta z tych dworków położonych na Kresach dawnej Rzeczypospolitej absolutnie nie sądzili, że ktoś będzie traktował jako przedmiot ich. Tak? Innymi słowy, praca zaczyna się od nas samych. W różnych sprawach, które robimy w życiu. Tak? Kim chcemy być? I przed nami, przed kulturą strategiczną państwa polskiego jest też to wyzwanie. Tak? Kim chcemy być? Bardzo chciałbym, żeby była taka debata. I żeby ona rozstrzygała różne rzeczy. Polityka jagiellońska, piastowska, taka, siaka, owaka. Ale kim chcemy być za 10, 20, 30 lat? Ja jej nie widzę. Wydaje mi się, że się skończyła amunicja taka związana z jechaniem na autopilocie, że Unia zajęła się makroekonomią, Amerykanie i NATO bezpieczeństwem. W ogóle dojechaliśmy do tych dwóch instytucji i jest spoko i nic dalej. Tak? Mamy ambicje w Strategy and Future, żeby dopiero teraz zacząć prawdziwą debatę. Bo takie czasy nastały. Mamy, mówię, takie wrażenie, że siedzimy w pierwszym rzędzie w teatrze i obserwujemy, co się dzieje. To jest wspaniały warsztat, żebyśmy na długi okres, nie tylko tego przełomu, tylko kolejnych, umieli wypracować kulturę strategiczną państwa. My wszyscy wspólnie, tak? Naszego myślenia, żeby powstawało piśmiennictwo, żebyśmy stworzyli cały gmach funkcjonowania i myślenia o tym, tak? Bez rozstrzygania jakichś drobnych rzeczy dnia codziennego. Bo inaczej mówię, no nawet nie ma co pokazać kolegom z Zachodu, że my mamy jakieś, prawda, takie pomysły, nie? To może tu postawię kropkę i będą, mam nadzieję, pytania jakieś do mnie. Szanowni Państwo, mamy sporo czasu jeszcze, ale umówmy się tak, że jedna osoba, jedno pytanie. Bardzo proszę. Kto pierwszy? Tak, pan. Dzień dobry, panie doktorze. Mam takie do pana pytanie odnośnie Samuela Huntingtona i jego koncepcji właśnie III wojny światowej oraz rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Jak pan na to patrzy? Czy pana zdaniem te koncepcje się gdzieś różniły? Czy w Strategy and Future są podobieństwa, czy kompletnie są różne? Dziękuję. Tak, są różne moim zdaniem, bo my uważamy, że jest to kwestia absolutnie kłótni o podział pracy i wartości uzyskiwanych z pracy. Również uważamy, że jest to duża kłótnia dotycząca filozofii uzyskiwania marży. Jeżeli pozwolicie, to trochę to rozwinę, bo to jest temat, który jest tematem tabu w Polsce. Naszym zdaniem na kontynencie Eurazji państwa kontynentalne mają kulturę kapitalizmu inną niż państwa morskie, anglosaskie. Jest ogromne napięcie w zakresie współpracy systemu politycznego z kapitałem między morskimi a kontynentalnymi państwami. Innymi słowy, niemiecka kultura kapitalizmu ma więcej wspólnego z chińską niż z amerykańską. Tak bym to ujął pokrótce. Tak? Chodzi o to, że wraz z odkryciami geograficznymi, niektórzy uważają, że tak naprawdę wojny światowe są o to, jaki model kapitalizmu, czy finansowy, czy produkcyjny, rządzi światem.
Okay? Nie ukrywam, że cały spór w Republice Weimarskiej po I wojnie światowej też się sprowadzał do tego. Nawet Hitler brał w nim udział, nie ukrywam, tak, dyskutując na ten temat. To są tematy, które są delikatne, w związku z tym mało poruszane. Ale jesteśmy już w wojnie o podział pracy w świecie. Ważne, żebyśmy sobie to powiedzieli, dobrze? Żebyśmy wprowadzili to do debaty. Otóż kapitalizm finansowy, czyli metoda anglosaska, polega na tym, że ma ogromną przewagę strukturalną. Dlatego, że jest bardzo dużo kapitału dzięki kontroli oceanu światowego, który można inwestować, reinwestować. W związku z tym te państwa kontrolują cykle technologiczne często. I nie potrzebują wiele wsparcia państwa. Tylko państwo ma dawać flotę i wojsko do zabezpieczania instytucjonalnego tych interesów. Dlatego był perfidny Albion, dlatego Bismarck skarżył, dlatego Brytyjczycy byli okrutni, dlatego państwa morskie tak naprawdę mają lepsze wojsko. Chociaż mówią, że są pokojowe. Rozumiecie państwo, tak? No, dlatego tak jest, że Amerykanie mają globalną projekcję siły. Kapitalizm finansowy ma tylko jedną wadę, że wyradza się. To znaczy kumuluje się, wyradza się i z czasem kolejne pokolenia nie chcą już być inżynierami, chcą tylko dziedziczyć kapitał i mieć dostęp do kapitału, a zatem instrumentów finansowych, malwersacji finansowych, giełd, ruchów, plus w kapitalizmie finansowym ludzie trzymający kapitał co najmniej mają równą władzę co system polityczny, wybierany przez ludzi czy w inny sposób. W związku z tym system polityczny diluje równowagę z kapitałem. Tak? Diluje. Nie narzuca mu. Diluje. Musząc zapewniać stopy zwroty kapitałowi. I to jest ten laissez-faireism. To jest to, co myślimy o anglosaskim systemie. Tak? Tylko on generuje bardzo wiele nierówności społeczne. No inaczej, prawda? To oczywiste rzeczy. Są nierównowagi społeczne większe. Ale też tak naprawdę z czasem nie pozwala na, poza najnowszymi technologiami, tak? Nie pozwala na utrzymywanie wiedzy inżynierskiej na odpowiednim poziomie na przykład, tak? W innowacyjnych cyklach technologicznych, owszem, bo wtedy to jest pieniądz, bo kapitalizm napędza to, tak? Jak Elon Musk. Natomiast już w kolejach nie, tak? Albo w autobusach w Stanach nie, tak? Podczas gdy na kontynencie, w systemie niemieckim albo francuskim, Ludwik XIV to pokazał, rozprawiając się z opozycją, system jest taki, że no jest jakiś kapitał, politycy mu pozwalają funkcjonować. Pozwalają. Jak podskoczy za dużo, to jest nacjonalizacja albo ściąganie cugli kapitałowi. Tak? Współdziałają, ale zasadniczo system polityczny jest czapką, tak? Która reguluje. I co jakiś czas potrafi naprawdę wyrównać. W związku z tym tam się nie rozwijają intensywnie stosunki kapitalistyczne, typu jakieś wielkie giełdy i tak dalej. No jest trudniej z innowacją, ale ma... No, zwróćcie uwagę, jak wygląda struktura firmy budowlanej w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. To będziecie wszystko wiedzieć. Tak? Ilu jest inżynierów w firmie niemieckiej, a ilu jest finansistów brytyjskiej. Tak? Kto umie naprawdę lać beton i sprawdzać, czy tory działają tu i tu. Tak? To oznacza, że jest inaczej wynagradzana i szanowana praca. Na kontynencie jest szanowana bardziej praca związana z wiedzą, i naprawdę umiem to robić i mam 64 lata, całe życie byłem tym inżynierem odkładania szyn i mnie za to szanują. Tak? Podczas gdy w świecie anglosaskim szanuje się tego, kto zrobił największy hajs na tym i generalnie najlepiej to w dziale finansowym obsługującym tą budowlankę, która jest tak naprawdę, ten dział finansowy jest naprawdę istotą robienia pieniędzy. Tak? I to powoduje ogromne wkurzenie tych, którzy pracują na kontynencie. Tak? I trudno się dogadać tym systemom. De facto. I to jest, ja uważam, że starcie Chin i Stanów Zjednoczonych jest starciem dwóch fundamentalnie sprzecznych systemów cywilizacyjnych związanych z tym, jak wynagradzamy pracę. Rozumiecie państwo, tak? To jest nie do pogodzenia. Jak wynagradzamy pracę? Po prostu. Czy jak partia komunistyczna chce, to Jack Ma następnego nie jest nikim? Czy jest tak jak, prawda, odwrotnie, że Buffett jest mistrzem świata, tak? Chociaż krytykuje rząd. To się przejawia na bardzo wielu rzeczach. Czasami takich powierzchownych właśnie, jak krytyka rządu lub brak, ale też no, w prawdziwej sprawczości. I ja nie będę rozstrzygał, który system jest lepszy. Oczywiście ja raczej mam osobiście mentalność ludzi morza, bardzo wolnościową.
Ale nigdy nie byłem dobry z matmy i z fizyki, to może dlatego, nie? Bo żeby być inżynierem, to trzeba tam posiedzieć trochę, nie? Nauczyć się tej matematyki i fizyki. Rozumiecie państwo, o co chodzi? Oczywiście trochę to mówię teraz naokoło, ale szczerze mówiąc, to jest najbardziej głęboki, fundamentalny spór na ten temat. I stąd na przykład między Niemcami a Amerykanami jest w tej chwili spór. Niemcy uważają, że Amerykanie są skończeni jako gospodarka przy takim długu i takim deficycie, jak oni mogą to wyciągnąć. A Amerykanie uważają o Niemcach, że są tak konserwatywni, że się nie znają na ekonomii. Naprawdę, tak to działa. Bo Niemcy są bardzo konserwatywni w zadłużaniu się, w takich rzeczach. Nie? Mają taką swoją, to cyk, 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 tu inżynier, tam śrubka. No jak banki wyglądają niemieckie na przykład, tak? I to są dwa inne światy. I w Chinach nie muszę wam tłumaczyć, że partia może dać i odebrać, tak? I mało tego, uważa, że to jest normalne, że tak powinno być. Król Ludwik XIV też tak uważał. Francuzi mieli taką metodę, że jak powstał jakiś kapitał kupiecki, to dwór negocjował z tymi mądrymi ludźmi i ściągał ich na dwór. Będziesz teraz na mojej pensji państwowej, a jak nie, to wypad z kraju albo cię zabiją. To mniej więcej do tego się sprowadza. Tłumaczył mi kiedyś to stary Hugenot, ten mechanizm. Właśnie to mi kiedyś wytłumaczył na cygarze Francuz, który się urodził w rodzinie hugenotskiej w Niemczech, że tak to działa, który robi wielki interes. I że to jest najbardziej fundamentalny spór. A wszystkie wojny ostatnich 400 lat, duże, dotyczyły, kto kontroluje w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Tak? Bo on generuje sprawczość, znaczy mechanizm lewarowania tej kapitalizmu, tak? Kolejne pytanie. Nie działa, potem drugi. Daj? O, dobra. Dzień dobry, panie doktorze. Mam do pana pytanie w kontekście Chin, tak ogółu. Kiedy Xi Jinping w 2012 roku ogłosił, że przełamią potęgę amerykańską, że już nie będzie jednego hegemona, cały świat stanął w szoku, że Chiny idą po hegemonii albo złamanie hegemonii. Że Chiny szokowały swoim wzrostem gospodarczym i swoją potęgą. I wielu ludzi po kraju świętej pamięci Waldemara Dziaka uważało, że tak będzie, że Chiny to jest drzemiący wulkan, który teraz się obudził i złamie tą potęgę. Ale w tej chwili widzimy, że Chiny mają wiele problemów. Demografia, która leży i kwiczy i teraz już niedługo w ciągu najbliższych 100 lat Chiny wrócą do poziomu z początku XX wieku. Gospodarka, która teraz przeżywa kolejny kryzys i to olbrzymi kryzys, jakiego nie było. W Chinach już nie będzie takiego wzrostu gospodarczego. Kryzys na rynku mieszkaniowym, kryzys bankowy, masa kryzysów. Czy może być tak, że Chińczycy porwali się tematyką na słońce, zbyt szybko ruszyli po tą swoją hegemonię i teraz skończą podobnie jak Niemcy podczas II wojny światowej, czy Japończycy. Rzucili się w nieodpowiednim momencie, może ostatnim dla nich, jakim był możliwy, ale skończą jako przegrani. Mimo tego, że wojna jeszcze nie rozpoczęła, to już przegrali. Czy jest taka możliwość, że Chiny nawet jeśli rozpoczną wojnę, to i tak ją przegrają, no wiadomo jakim kosztem, może w prochu i atomie, ale i tak ją przegrają. Dziękuję za to pytanie. Mam dwojaką odpowiedź. Po pierwsze, oczywiście Chiny mogą przegrać, natomiast przestrzegałbym wszystkich w Polsce w 38-milionowym kraju do próby ocen, że rzekomo jest kryzys w Chinach. Trzeba rozumieć skalę Chin. Chiny już w tej chwili zmieniły ład światowy, tak? A dalej się rozwijają. Oraz trzeba patrzeć to w kontekście. Na papierze w Stanach jest straszny kryzys polityczny, społeczny, rekordowy deficyt i dług. Stany na papierze wyglądają, jakby się kończyły. Naprawdę. I posłuchajcie Raya Dalio, który o tym mówi. Inwestora giełdowego o najlepszym track rekordzie. Tak? Natomiast też przestrzegałbym przed mówieniem o tych kryzysach w Chinach, na przykład demograficznym. Czy my wiemy, że rozmawiamy o państwie, które ma 1,3 mld ludności i nie ma systemu emerytalnego? Więc oni nie mają kosztów obsługi społeczeństwa takiego jak Stany Zjednoczone. Czy my wiemy o tym, że wchodzi sztuczna inteligencja i automatyka i wiele zawodów zniknie i nie będzie potrzeba tych ludzi do pracy?
Czy my wiemy, że jeżeli Chiny wygrają tę konfrontację, to będą miały tani zasób sił roboczej w Afryce? I o to chodziło w pasie i szlaku. I w Pakistanie, gdzie jest bardzo dużo młodych ludzi. I w Bangladeszu. I to oni będą dla nich robić te buty, które oni robili dla nas, tak? Czy... Ja już słyszałem o kryzysie Chin od ludzi, którzy bardzo by chcieli, żeby hegemonia amerykańska trwała na zawsze. Ja słyszałem, od kiedy się zajmowałem. A wiem od tych, którzy byli starsi ode mnie, że słyszeli od urodzenia prawie. Tak? Od reform Deng Xiaopinga. To jest niemożliwe. Na razie póki co Chiny zaliczyły najpierw pod wodzą Deng Xiaopinga, a potem innych, najbardziej spektakularny wzrost gospodarczy w historii ludzkości i dokonały największego cudu gospodarczego w historii gospodarczej świata, wyprowadzając kilkaset milionów ludzi z biedy, absolutnej biedy i życia bez butów, do szybkich pociągów magnetycznych. Okay? I jak się jeździ po Chinach, to widać, że mają krzywe zęby, nie mają obyczajów, bo w ciągu jednego pokolenia przeskoczyli z chodzenia na klepisku bez butów do jeżdżenia pociągami magnetycznymi. Okay? Życzyłbym nam tego samego problemu. Poza tym polecam jednak pojechanie do Stanów i zobaczenie, jak wyglądają miasta amerykańskie, jak wygląda tkanka społeczna, jak wyglądają małe miasta na Midwestie, w pasie rdzy, jak Amazon zabija wszystkie sklepiki małe, tak? Jak kapitalizm finansowy niszczy strukturę społeczeństwa amerykańskiego, niszcząc klasę średnią de facto, bo politycy nie potrafią temu postawić tamy, tak jak było na początku XX wieku poprzez politykę antytrustową. Jak Amerykanie mają głębokie problemy z inflacją i innymi rzeczami. Tak. Infrastruktura amerykańska, nie wiem, czy widzieliście, jak wygląda? Jak miasta wyglądają amerykańskie? A też nie mówię o wielkim kryzysie Stanów Zjednoczonych i powiedziałem tutaj, że Amerykanie mogą wygrać. Tak? I byłem w szoku, że się zabrali za to i w ogóle nie skreślił, nie doceniłem Amerykanów. Uważam, że to wszystko takie mówienie, że tu demografia, jeszcze kilkaset milionów ludzi czeka na wsi chińskiej do wejścia do przemysłu. Drodzy Państwo, Chińczycy kształcą najwięcej inżynierów na świecie. Tak. Mają najwięcej doktorantów, i to z nauk ścisłych, nie z teorii malowania obrazków, tylko z przyszłości. Tak. To jest zdyscyplinowane społeczeństwo. I też oczywiście nie przeceniamy. Ja po prostu teraz nie wiem, jak jest. Słyszę różne głosy, ale ja je słyszałem od zawsze, nigdy się nie sprawdziły. Nigdy się nie sprawdziły. Jedyne, co wiarygodnie mi się wydaje, jest pewną zmianą, jest to, że polityka o dwóch rzeczach, które są złe moim zdaniem, tak? I to fakty dowodzą, że polityka Xi Jinpinga zera tolerancji dla COVID-u zaburzyła spokój społeczny, tak bym to ujął w Chinach. I tu był chyba jego błąd i on może nie wiedzieć, jak się z tego wycofać. A drugi to taki, że moim zdaniem Xi Jinping za szybko i zbyt triumfalnie ogłosił, chyba w poczuciu, że nieubłagane jest zwycięstwo Chin, tę politykę China, Made in China 2025. I to Trumpowi umożliwiło nałożenie sankcji, bo przyszli do niego szefowie Boeinga i innych wszystkich, którzy teraz sprzedają na rzecz Chin, ale bali się, że za 10 lat nie będą sprzedawać. I zgodzili się na wywrócenie globalizacji. To był błąd wielki moim zdaniem Xi Jinpinga. To jest moje zdanie, bo Amerykanie mogliby... System polityczny amerykański nawet w postaci szalonego Trumpa mógłby nie wypluć z siebie tej rewolty antyglobalistycznej, tak? Wydaje mi się, że mógł Xi Jinping to lepiej rozegrać, ale no, szczerze mówiąc, nie czuję się jakoś na siłach. Od kilku lat już nie czytam tyle na temat Chin, co kiedyś, tak? Nie czuję się być... Kiedyś to nawet jeździłem po świecie specjalnie, żeby rozmawiać z ludźmi w tej mojej przygodzie geostrategicznej, ludźmi, którzy naprawdę znają. Ja jeździłem do Chin nawet rozmawiać z ludźmi stamtąd, tak? W ramach tej pasji geopolitycznej, o której mówił pan wojewoda. Żeby zobaczyć, jaką mają perspektywę, jakimi są ludźmi, o czym mówią w ogóle, czy rozumieją to. I ja zawsze byłem pod ogromnym wrażeniem intelektu elit chińskich oraz tego, że cywilizacja chińska oparta jest o szacunek do pracy. To znaczy, to jest cywilizacja, gdzie praca jest wszystkim, z wartością świadczącą człowieku. Ja trochę nie wierzę, że da się ich zepchnąć z powrotem do roli. Oni są urodzonymi kapitalistami, rozumiecie państwo, tak? Urodzonymi ludźmi pieniądza, urodzonymi ludźmi, którzy chcą więcej, mocniej, szybciej. I znaczenie twoje społeczeństwa zależy od tego, co robisz, jak robisz, ile pracujesz. Jak gdyby nie wierzę w możliwość wepchnięcia ich po prostu symbolicznego z powrotem w ten kąt. Nie wierzę w to. Kolejne pytanie.
Panie doktorze, mam takie pytanie. Jak będzie wyglądała przyszłość Ukrainy? Jak skończy się tam wojna i co stanie się dalej? Dziękuję. No i to jest oczywiście pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Tak. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest teraz jakiś taki krzywy rozejm narzucony Ukraińcom przez Amerykanów i w pewnym momencie, po jakimś zwycięstwie i zagrożeniem przez Rosjan użyciem broni jądrowej oraz strachem amerykańskim, że Rosja się może rozpaść, a oni nie będą tego chcieli. Tak? Nie będą chcieli rozpadu Rosji, Amerykanie. I wymuszeniem na Ukraińcach jakiegoś takiego krzywego rozejmu i takim tlącym się cały czas, tlącym problemem. To jest najbardziej prawdopodobne niestety. I to, bo chciałbym oczywiście, żeby Ukraińcy pokonali w wojnie konwencjonalnej wojska Federacji Rosyjskiej, odzyskali Krym i Donbas, stworzyli również system kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy wraz z Polską, sięgający wszystkiego do Uralu, po to, żeby utrzymać stabilizację, żeby Rosjanie nie mogli im grozić niszczeniem infrastruktury. I budową oczywiście świetnych powiązań między Warszawą a Kijowem, gospodarczych i wszelakich innych, i budową nowego systemu w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak, tak bym bardzo chciał. Natomiast wydaje mi się, że są potężne strukturalne siły, które będą temu przeciwdziałać, w tym interesy Niemiec i Francji i w pewnym momencie również Stanów Zjednoczonych. I to jest taki przykład, że pewne strukturalne sprawy, o których mówiłem na samym początku dzisiejszego wykładu, są silniejsze od tego, że dwie batalionowe grupy taktyczne ukraińskie pokonały w wielkiej bitwie Rosjan, tak? Strategia depcze również rozwiązania na polu walki. To jest bardzo dobry przykład, jak się czyta pamiętniki oficerów niemieckich z II wojny światowej, to oni mieli wrażenie, że oni w każdym starciu wygrywali. Naprawdę, oni wygrywali właściwie każdą operację i przegrali wojnę. No. To jest różnica między właśnie strategią, a tym, co jest pod nią. Kolejne pytanie. Dziękuję za możliwe zadanie pytania. Chciałbym teraz zmienić matrycę, przejść na globus Polski, tak to parafrazując. Gdzie by pan widział kierunki rozwoju, jakby polski kierunek racji stanu, w którym my korzystamy z marży, jakkolwiek by ona nie wyglądała, czy to produkcyjna, czy finansowa, i z czego nasze terytorium może zasłynąć, czy są jakieś jaskółki, czy to są spółki Skarbu Państwa, które zajmują coraz to szersze segmenty rynku, czy to jest technologia, czy to jest polska informatyka? Gdzie pan widzi jakieś takie jasne światło w tunelu? Nie wiem. Chyba bym się chciał uchylić od tej odpowiedzi. Nie czuję się jakimś specjalistą od ekonomii, ani od inwestycji. Nie wiem. Nie wiem. Oczywiście mogę powtarzać to, co czyta pan w gazetach, ale na pewno rola spółek Skarbu Państwa, jeżeli mamy zrobić infrastrukturę, rozpołączenia energetyczne i zbudować nowe północ-południe, no to jest niezbędna, tak? I rola państwa jako tako w tym procesie. Natomiast rzeczywiście powinny zostać stworzone warunki na przykład współpracy z Ukrainą takie, że nasz kapitał prywatnych ludzi jest chroniony, najlepiej w szczególny sposób. Także w ten sposób odpowiem na to pytanie. Tutaj mamy pytanie. Dzień dobry, panie doktorze. Mówił pan doktor o sytuacji, delikatnie mówiąc, zaognienia relacji Chin i Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, że oba te państwa właściwie zaopatrują nasz polski rynek w niezbędne produkty do życia każdego z nas, chciałbym zapytać, w jaki sposób ewentualna wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami mogłaby wpłynąć na kształtowanie życia politycznego, społecznego i gospodarczego w Polsce? Między Stanami a Chinami, tak? Tak, dokładnie. No tak, będziemy na jednym wózku wtedy z całą gospodarką europejską, której jesteśmy częścią, która będzie uderzona absolutnie tym, że nie ma towarów, które produkuje Azja. Są zaburzenia w łańcuchach dostaw, od t-shirtów po części samochodowe, po maszyny do produkcji czegokolwiek. Będzie ogromna inflacja i będziemy szukać szewców, będziemy naprawiać buty, tak? No i będzie trzeba wymyślić nowy model, tak jak Niemcy muszą teraz wymyślać nowy model do swojej gospodarki, bo funkcjonowała ona dzięki taniej energii z Rosji i nie
poskromionemu dostępowi do rynku chińskiego, a tak czy siak on zostanie poskromiony, bo jeżeli Xi Jinping prowadzi podwójną cyrkulację gospodarki chińskiej, to Niemcy za 5 lat nie będą mieli już możliwości sprzedawania tam. A jeżeli nie wprowadzi, Amerykanie zmuszą Niemców do decouplingu od Chin, no to też Niemcy nie mają pomysłu, co dalej. Jak oni nie mają pomysłu, co dalej, to cała Europa ma zadyszkę. I w tym Polska. Będziemy musieli na nowo wymyślić siebie. Kolejne pytanie. Tutaj pani w pierwszym rzędzie, w drugim. Dzień dobry, dziękuję za możliwe zadanie pytania. Ja chciałam zadać pytanie co do tego właśnie, jak pan mówił, o tworzeniu siebie, o zdecydowaniu, kim jesteśmy. Ponieważ my jako Polacy na przestrzeni wszystkich wieków mamy taką właściwość w sobie, że musimy albo się bić z kimś, albo ze sobą. I to można zauważyć i podczas I wojny światowej, i w dwudziestoleciu międzywojennym, i w II wojnie światowej, i w PRL-u, zawsze. I chciałam zapytać właśnie, bo jako młode pokolenie my tworzymy tą politykę, która może nadejść i my będziemy teraz decydować i my będziemy głosować. I chciałam się spytać, jak to zrobić, żeby właśnie stworzyć się na nowo, jak podjąć działanie, żeby dało się pogodzić stronę, która chce jednocześnie właśnie się zgodzić na wszystko i uznać, że wszystko jest okej, a tą stronę, która chce właśnie walczyć z tym wszystkim i pokazać, że tak musimy jednak się przeciwstawić polityce Niemiec i Francji, jak to ogarnąć, bo no, jesteśmy w kiepskiej sytuacji. Nie mam pojęcia. Dziękuję. Nie daje mi to nadziei. Tutaj pan. Dzień dobry. Ja chciałbym zapytać jeszcze o Niemcy, bo poruszył pan właśnie przed chwilą ten temat i chciałbym się spytać, jak możemy to sobie wyobrazić, bo Niemcy są w tej chwili na rozdrożu i mogą pójść w kierunku rzeczywiście euroazjatyckim. I czy to jest w ogóle realne i jak możemy to ocenić w kontekście ostatniej wizyty kanclerza Niemiec w Chinach? Czy amerykańscy analitycy no to dostrzegają, to zagrożenie, czy ono jest realne co to spowoduje dla nas? Jak Polska w takiej sytuacji powinna się zachować? Czy my wtedy będziemy musieli jeszcze bardziej zaangażować się w sprawy tutaj wojny na Ukrainie, ewentualnie w Białoruś? Chodzi mi o ten kontekst. Dziękuję. Bardzo dobre pytanie. Myślę sobie, że Niemcy próbują rozegrać to tak, że jak zostanie zawarty rozejm, to oni będą odbudowywać i Ukrainę, i Rosję i jeszcze będą mieć dostęp do rynku chińskiego. To tyle a propos sprawiedliwości na świecie. I moim zdaniem Amerykanie zaczynają się tego obawiać, bo Niemcy mają strukturalne przewagi. No mają, są tu, mają pieniądze, mają technologię, niemieckie rzeczy. Jeszcze Chińczycy ich potrzebują. Amerykanie trochę nie mają instrumentu zmuszenia Niemców, bo potrzebują ich do tego, żeby się odwrócili od Chin i Niemcy będą to rozgrywać brutalnie. Oczywiście Niemcy udają, że są takie cwane gapy i się uśmiechają, mówiąc o wartościach, ale bezwzględnie będą to realizowali. Tym bardziej, że Niemcy są okrutni, a właśnie będzie upadać ich system gospodarczy. Tak? Znamy Niemców, tak? Szanujemy za samochody, ale ja sobie tak żartuję, ale jeżeli na przykład będzie brakowało gazu, to oni wyłączą babciom w domach, ale nie w fabrykach. Zobaczycie, że tak będzie. I po prostu no tak mają w kulturze, tak, swojej. Więc będą bezwzględnie realizować te interesy. Absolutnie bezwzględnie. Już to widać w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej, bowiem no przecież złamali właśnie traktaty Niemcy, ustalając subwencje dla swojego przemysłu, żeby utrzymać się, tak? Absolutne złamanie to jest. Przecież nam zakazywali stoczni. Jest bunt, będzie bunt peryferiów w Unii Europejskiej, bo Niemcy po trupach będą utrzymywali swój przemysł, który przecież oni uważają jak taki typowy prymus. Ja wiem, że to tak jest ten, ale my musimy, bo jesteśmy najlepsi, my musimy utrzymać to, tak? Rozumiecie? Tak? Tak jest, nie? I no, przemówienie Scholza w Pradze było bardzo znaczące. Niemcy są tacy, że oni nawet nie rozumieją, jacy są niezręczni. Scholz pięknie przemawia w Pradze kilka tygodni temu. Jak to mówi? Ja wiem, że był Hitler. Ja wiem, że Niemcy próbowali dominować. Ja wiem. To nie wróci. To nie wróci. My oczywiście grzechy przeszłości wykreślamy. Nie możemy. Ale wiecie, czasy są nadzwyczajne i kto ma z tym rządzić, jak nie Niemcy? Mniej więcej tak to wybrzmiało, tak?
Ktoś musi, a my jesteśmy w tym najlepsi. My mamy same piątki zawsze z matmy. Po prostu, no. Coś jest takiego u nich. I tyle. I będzie to ciśnienie. Oni nie uznają naszego argumentu, że przecież nie pomogli Ukrainie na wojnie. Tak? I skończy się to tym, jeżeli Amerykanie nie zrobią z tym porządku, a znów chyba nie wiem, jak oni mogliby znowu zrobić z tym porządek, że jeszcze Niemcy, nie daj Boże, będą odbudowali i Rosję, i Ukrainę i jeszcze będą sprzedawać w Chinach i w ogóle funkcjonować. I to nie daj Boże, i tak, pomimo zwycięstwa i pokonania planu rosyjskiego, i tak powstanie Eurazja, no bo Amerykanom zabraknie strukturalnych sił, tak? Może tak być. I Niemcy będą wygrywem tak zwanym, jak to mówi młodzież, nie? Na tej całej sytuacji. Kolejne pytanie. Z górnej części sali poprosimy. Jest pan. Ja może podam. Okej. Dzień dobry, panie doktorze. Mam takie pytanie, które chciałbym poprzedzić takim krótkim wprowadzeniem historycznym. To znaczy, mamy rok 1941. Amerykanie udzielają lend-lease'u Rosji Radzieckiej. Rosja Radziecka ostatecznie pokonuje Niemców, staje się kolejnym jakby wrogiem Amerykanów. Później lata 70., żeby osłabić blok komunistyczny, Amerykanie dozwalają jakby na wprowadzenie Chin do systemu światowego, co kończy się później wprowadzeniem Chin do Światowej Organizacji Handlu. Chiny stają się kolejnym wrogiem strategicznym Stanów Zjednoczonych. I wreszcie dochodzimy do czasów teraźniejszych, gdzie Amerykanie, aby pokonać Chiny, rozpoczynają inicjatywę Quad, wspierając jakby rozwój Indii, nie tylko gospodarczy, ale również militarny, w tym przede wszystkim marynarki wojennej, która, jak wiadomo, posłuży im pewnie w przyszłości do kontrolowania szlaków handlowych i przepływów strategicznych. Czy nie zauważa pan doktor w takim razie, że Stany Zjednoczone nieustannie podejmują, jakby popełniają błąd strategiczny w swojej polityce zagranicznej, kreując sobie bezpośrednio wrogów co kilkadziesiąt lat? Dziękuję bardzo. Nie, wręcz przeciwnie. Uważam, że amerykańska jego polityka tego rodzaju jest genialna. Właśnie eliminują wrogów co kilkadziesiąt lat, którzy mogliby się stać wrogami silniejszymi niż Amerykanie i dlatego mają hegemonię i wygrali obie wojny światowe. Wygrali zimną wojnę i uważają, że wygrają kolejną. To jest genialna polityka. Właściwie to jest kwintesencja polityki prawidłowej, więc oni nie generują wrogów. Wrogowie się generują sami swoim wzrostem znaczenia. Nie wiem, nie chciałbym być cyniczny, ale między ludźmi też tak jest. Whatever. Chodzi o to, że nie Chiny są źródłem tego napięcia, tylko wzrost Chin. Rozumiecie tą różnicę? No. A pomiędzy ludźmi jest o tyle inna. Dobrze, tak już filozoficzny mój wkręt osobisty, żeby nie było, że jestem takim strasznym cynikiem. Między ludźmi zasadniczo też tak jest, chyba że system filozoficzny albo religijny, który funkcjonują, ustala te rzeczy inaczej, regulując to. Okay? Stąd było kazanie na górze Chrystusa. De facto, które dotyczy tej sprawy. Jak się wejdzie na głęboki poziom i ma się ogromne doświadczenie życiowe, to się zupełnie inaczej czyta to. Tak? Również, już abstrahując od tego, opowieść Starego Testamentu o składaniu ofiary przez Abrahama ze swojego syna ma też takie znaczenie, które ma bardzo głębokie znaczenie. Tylko moim zdaniem to trzeba też, Phil Carver w Potomaku mówił, że pewne rzeczy rozumieć trzeba mieć odpowiedni poziom bólu życiowego. I to jest jedna z takich rzeczy. Tak? W związku z tym między ludźmi czasami działają wartości, bo ludzie chcą żyć i się dogadywać. A państwa raczej nie mają aż takich skrupułów moralnych. Tak? Więc tu bym nie pokładał takich tych. Przepraszam, jestem filozoficzny, ale pewna taka, powiedziałbym, szczera, autentyczne to pańskie pytanie. Musiałem sobie odtworzyć w ogóle siebie, o co chodzi w tym pytaniu, bo to jest dosyć naturalne zachowanie Amerykanów, tak? Że tak to się odbywa. Jest czyjś wzrost i go obalamy, żeby kontrolować na przykład zasady przepływów strategicznych wokół Eurazji. Kolejne pytanie. Co, może pan?
Panie doktorze, jeśli doszłoby do stricte zbrojnego konfliktu pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, jaka jest w ogóle szansa, żeby doszło do zbrojnego konfliktu? Jaka jest szansa wygrania którejś ze stron? Jaka jest szansa użycia broni nuklearnej i co taki konflikt zbrojny oznaczałby dla Polski? No właśnie, jednym z powodów, dla których Chińczycy nie życzą sobie, moim zdaniem, żeby Rosjanie użyli broni jądrowej na Ukrainie, jest to, że wtedy Chińczycy mieliby straszne problemy na Pacyfiku, bo Amerykanie mają ogromną przewagę w broni jądrowej. No i gdyby tak odczarować tą broń jądrową, no to Amerykanie mogą być spokojni. Po prostu będą używać broni jądrowej wobec chińskich sił zbrojnych, które płyną na Tajwan. Tak? W związku z tym Chińczycy są zainteresowani utrzymaniem czegoś, co się nazywa nuklearne tabu i wygraniem wojny konwencjonalnej. Dlatego Putin moim zdaniem z tym się bardziej liczy, niż z tym, że będzie tutaj ktoś mu powie coś na Zachodzie. Natomiast gdyby była konwencjonalna, to obstawiam, że w pierwszym tygodniu Chiny wygrałyby tę wojnę, tę kampanię, tę bitwę i potem Amerykanie mieliby refleksję na ten temat, co dalej, czy odpuścić, czy wojujemy. Nie? Żeby wojować dalej, to trzeba pociągnąć zasoby z Ameryki, tak? Na zachodni Pacyfik. To ogromny dystans. Ale otwierająca kampania mogłaby być bardzo, bardzo źle się potoczyć dla Stanów Zjednoczonych. Kolejne pytanie. Tutaj z prawej strony pan się zgłaszał od początku. Ja może podam mikrofon. Dziękuję jeszcze raz. Jak ogólnie pan doktor oceni ówczesny program modernizacyjny Sił Zbrojnych RP i jak ten program łączy się z punktami zawartymi w Armii Nowego Wzoru? Czy te zakupy ogólnie, czy rząd posłuchał się pana, czy może jednak poszedł własną drogą? Dziękuję bardzo. Myślę, że poszedł własną drogą i o tym będzie moja nowa książka. Ma być w lutym albo w marcu. Natomiast no, pewne rzeczy jednak są tam jasne. Rola artylerii ogromne znaczenie ma, tak i tak dalej. Więc no, nie chciałbym się o tym może wypowiadać na tym etapie, bo może poczekacie na książkę albo coś się będzie działo. Wydaje mi się, że zwyciężyła koncepcja, która nie da przyszłości. Nie? To znaczy, albo po pierwsze, moim zdaniem nie ma ustalonej strategii realnej, wojskowej, spójnej, tylko jest gorączkowe kupowanie, bo rzeczywiście nie ma tego sprzętu na rynku światowym i jest jakiś argument za tym, że trzeba kupować nie tylko dla nas, ale pewnie też dla Ukraińców trzeba będzie kupować. Więc tutaj mam ambiwalentny stosunek, nie? No bo generalnie trzeba było coś kupować. Ja uważam na przykład, że Korea Południowa jest bardzo dobrym kierunkiem, tylko powinniśmy też poza kupowaniem czegoś, co w XX wieku było dobre, jak masa czołgów, pomyśleć o rozwoju broni precyzyjnej, o współpracy z Koreańczykami na tle pocisków manewrujących, o różnych innych tego typu rzeczach. Bo wojna pokazała, ale to jakoś nie dociera to do debaty w Polsce, że przyszłość to pole walki wygląda inaczej niż w XX wieku. I tu mam wrażenie, że się nie przebiliśmy wystarczająco jako strategy and future, tak? Co jest dla mnie szokujące, bo jasno widać, co działa na Ukrainie, co nie, ale z jakiegoś powodu w debacie się nie przebiliśmy. Jakieś zapanowały siły niesamowite tu. Być może dlatego, że każdy Polak grał, prawda, na grze komputerowej w czołgami i zna się na czołgach, nie? Ale już nikt na kwestii dronów, broni jądrowej, drabiny eskalacyjnej i tak dalej. Tak? Natomiast powtórzę, potrzebujemy wielkiej strategii, zasadniczo ją mamy, później strategii rywalizacyjnej z Rosją dotyczących wszystkich domen, nie tylko wojny. Później strategii wojskowej, czyli czy wojna ofensywna, czy defensywna, aktywna obrona, czy nie, a potem koncepcji operacyjnej. Z czego koncepcja operacyjna powinna być tajna, ale strategia wojskowa powinna być absolutnie jawna. Wielka strategia też powinna być jawna.
strategia rywalizacyjna nie musiałaby być jawna, tak? Ale strategia wojskowa musi być jawna, bo w ten sposób komunikujemy sojusznikom, co budujemy, jakie zdolności, bo oni się mogą niepokoić tym. Na przykład, że ofensywne tylko i co z artykułem 5. I też przeciwnikom, że uwaga, wiemy, jakie są wasze słabości i samo to w sobie jest orężem, samo to w sobie odstrasza. Trzymanie tego w tajności nic nie daje. Ani pozytywnym planie, ani negatywnym. To jest oczywiste na świecie. Natomiast nie wiem, dlaczego w Polsce jest to absolutnie. Wojskowe to musi być tajne. Strategia wojskowa sama, jak wygląda, jest odstraszająca, jeżeli jest dobrze skonfigurowana do wymagań strategicznych. Później jej implementacja sama w sobie zwiększa status naszego państwa i odstrasza dodatkowo. Także tutaj ja bym zachęcał do jednak jawności większej. I w ogóle, żeby pokazano nam, co jest zrobione. Bo to jest jak gdyby klucz. Ja bym chciał wiedzieć, czy do wojny ofensywnej, czy defensywnej. Bo na przykład jak będę takim Amerykaninem, to mogę się zdenerwować, że po 2000 czołgów, to co, chcemy na Białoruś wjechać? Ja nie wiem, czy ja chcę to popierać. Nie wiem, czy chcę to popierać, bo przecież ja nie chcę eskalacji. Ja chcę kontrolować eskalację, jestem hegemonem. Po co im 2000 czołgów, tak? Co z NATO? Co z artykułem 5 wtedy, tak? Niemcy też się będą niepokoić. No, to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. To powinno być jawne i to nie może być przedmiotem zamknięcia. Po prostu powinno być jawne. Tak? Strategia wojskowa powinna być jawna. Kolejne pytanie. Ktoś może z górnej, tam z góry, z prawej strony. Jest pani? To dzień dobry, panie doktorze. Chciałem się zapytać, czy my, młodzi ludzie w wieku szkoły średniej, zdążymy jeszcze mieć wpływ na sytuację na świecie, zanim zajdą nieodwracalne zmiany geopolityczne? Dziękuję. Nie wiem, jak panu odpowiedzieć na to pytanie, ale nie wiem. No. Nie wiem. To jest takie pytanie z kategorii tych szlachetnych. No. Więc nie chciałbym zgasić zapału, że tak powiem. Tak? Wydaje mi się, że się ma wpływ jakiś tam, tak, na wszystkie rzeczy. A z drugiej strony sam się zastanawiam, że się nie ma. Ale będziecie żyli w bardzo ciekawych czasach, drodzy państwo. Nie w takich nudnych jak ja, że tam III Rzeczpospolita, tam się nic nie działo prawie. No. Polityka zagraniczna umarła, wojny umarły prawie, tylko jakieś ekspedycyjne. Przepraszam za takie żarty. A będziecie widzieli przełom technologiczny, sztuczna inteligencja, która zmieni życie, cywilne życie. Także zazdroszczę na swój sposób. Oby tylko uniknąć wojny, nie? Taki. Kolejne pytanie. Ja się spotkałam kiedyś ze stwierdzeniem, że nie wiem, czy można zmienić przyszłość, ale wiem, że można zmienić przeszłość przez to, jak się na nią patrzy. I tak jak pan podczas wykładu się wielokrotnie odnosił do kwestii historycznych, jakie pan myśli, będzie najważniejsze, najważniejsza kwestia, do której będzie trzeba się odnieść, żeby najskuteczniej uporać się z konsekwencjami współczesnych wydarzeń? O. Po wojnie, która nadejdzie, znów ludzkość usiądzie i będzie próbowała wynegocjować nową równowagę. Tak jest przy wszystkich traktatach pokojowych, w kongresach wiedeńskich, wersalskich, różnego rodzaju ustaleniach po wojnach 30-letnich i tak dalej. Za każdym razem ludzkość wierzy, że wynalazła właśnie złoty środek radzenia sobie i to tylko już ci niemoralni ludzie z przeszłości prowadzili tę wojnę. My już wiemy lepiej, nauczyliśmy się na błędach. Powinna być taka lekcja, że to się nigdy nie kończy. A winowajcą tego jest, gdyby nie ma moralnego winowajcy zasadniczo tego, tylko jest nierówna produktywność między ludźmi jest przyczyną tych konfliktów. Rozumiecie państwo? Tak jak między ludźmi w konfliktach osobistych bardzo często. Nierówna produktywność jest źródłem konfliktów. A zatem, gdyby można było stworzyć taki system światowy, w którym ktoś, nie wiem kto, reguluje i stabilizuje ten system. Amerykanie mieli prawie genialny pomysł, bo wymyślili w Bretton Woods ten system, tylko ustawili się w roli arbitra i regulowali to, ale dawali pokój ludziom, tak? Którzy byli z nimi zaprzyjaźnieni.
To jest jakaś taka maksymalnie dobra odpowiedź na to, jak to powinno wyglądać. Wszystkie inne, znając naturę człowieka, prowadzą wcześniej i później do nierówności wynikających z różnych zdolności produkcyjnych, wzrostów i spadków i nabrzmiewają strukturalne różnice między ludźmi, narodami, państwami, cywilizacjami, które są wyrównywane resetem, nie daj Boże, wojną. Tak? I tak się kręci to mniej więcej raz na stulecie jedno. I teraz też weszliśmy w tą fazę. Dziękujmy Bogu, że jest broń atomowa, a konkretnie termojądrowa. Bo moim zdaniem, gdyby jej nie było, to już by się mogło dziać naprawdę gorąco. Ona stabilizuje. Powoduje, że wojna musi być skalowalna. Nie można od razu wysyłać wszystkiego, co się ma najlepsze. Nie wiem, korpusy kawalerii i tak dalej palimy, bo ktoś może przyładować broń termojądrową. Nie? W tej walce o sprawczość. W związku z tym na tej drabinie eskalacyjnej używamy raz tego, żeby trochę przemocą wykorzystać to. Tak? I co? No i... I tak to. Kolejne pytanie. Szanowni Państwo, dostałem informację, że zostało nam niecałe 10 minut, więc ostatnie dwa pytania. Może Pani tutaj, a później Pan zamknie. Panie doktorze, po aneksji Krymu zostały na Rosję nałożone sankcje. I tutaj pojawiają się dwa różne podejścia do tych sankcji. Niektórzy twierdzą, że mogły one być jednym z czynników zapalnych aktualnej wojny na Ukrainie, a drugie podejście jest takie, że nie miały realnego wpływu na działanie Rosji i na jej faktyczną gospodarkę. Teraz pojawia się też kolejny skutek tych sankcji. Wiele Niemców uważa, że tak naprawdę sankcje atakują ich, a nie typowo Rosjan. I chciałam się zapytać, jaki stosunek ma doktor do tego? Jak te sankcje realnie wpływają na naszą gospodarkę? Na naszą? Na naszą Rosji i Niemiec. Powiedzmy takie ogólne pytanie, ogólny zarys tego. Okej, no sankcje powodują na pewno upadek współpracy, tak, międzynarodowej i ogólnie mniejszy wzrost dla wszystkich, tak? Natomiast no, ktoś bardziej lub mniej korzysta. No, dla nas akurat są korzystniejsze, bo Rosjanie przecinają współpracę z Niemcami do pewnego momentu przynajmniej, tak? Czy w jakichś aspektach. No, natomiast jest rzeczywiście dyskusja, czy Rosja traci na tych sankcjach, czy nie traci. Są tacy, którzy mówią, że zyskują nawet. Tak? Ja akurat mam mieszane uczucia. Może zyskują, bo mają odbiorców swoich surowców w Azji. Natomiast chyba tracą na infrastrukturze, bo niemieckie firmy obsługiwały na przykład przesyły kolejowe i inne rzeczy. I Rosjanie nie są tak samo wystarczalni jak w czasach sowieckich, gdzie takie sankcje nie zrobiłyby na nich pewnie wrażenia. No historycznie polityka sankcji raczej nie działa na dłuższą metę, tak? Zwłaszcza na państwa, które nie są zależne od handlu morskiego. Więc mam ambiwalentny stosunek, chociaż ze względu na interesy Polski popieram sankcje, tak? Ale jeżeli chodzi o kompleksowe, systemowe, to mam bardzo ambiwalentny stosunek do tego. Znaczy ambiwalentny w tym sensie, że nie wiem, co ostatecznie zadziała, tak? O tak bym to ujął. Dobrze? Ostatnie pytanie. Słychać mnie. O, dzień dobry, panie doktorze. Ja mam takie pytanie odnośnie ostatniej rozmowy prezydenta Bidena z prezydentem Zełenskim. Doszło tam do sytuacji, w której to prezydent Stanów Zjednoczonych podniósł głos na prezydenta Ukrainy, kiedy ten domagał się kolejnych dostaw broni. I teraz pytanie, czy chodziło o to, że to był niewłaściwy kanał rozmowy odnośnie dostaw broni, czy jednak Stany Zjednoczone odczuwają już pewien dyskomfort i gospodarka wojenna Stanów Zjednoczonych może mieć pewien problem z dostawą większej ilości broni? Dziękuję. Chodzi o to, że zaczyna to być niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych. To znaczy, no, po pierwsze jest absolutna dysproporcja. Amerykanie dostarczają dużo więcej niż Europejczycy. Więc jest wściekłość. Ja wczoraj rozmawiałem z jednym z ludzi, którzy prowadzili politykę za Trumpa wobec Europy i są piana na ustach. Wściekłość, dlaczego ci Europejczycy tak nie robią. Nie dają tego sprzętu, a Amerykanie dają. Zwłaszcza, gdy mają deficyt rekordowy i dług. To raz. Dwa, że Amerykanie zastanawiają się, co jest punktem docelowym wojny. I moim zdaniem Amerykanie już zrealizowali swój punkt. To znaczy już zrobili Port Arthur, tak? I Mukden. Rosjanom. Rozumiecie państwo? To znaczy... Oni już, Rosjanie już zaliczyli swoją Tsushimę, tak? I może wystarczy. Podczas gdy my byśmy chcieli dokończyć tego tematu, tak? Nie wiem, czy już doszli do takiego momentu, ale no
Może tak być. No i wyobraź, niech pan sobie wyobrazi, że to pan ma, niech pan sobie wyobrazi sytuację, że pan ma pieniądze, pan pracuje, tak? No i jakieś ma problemy rodzinne, jakaś ciotka, nie? I krzyczy do pana, że pan ma moralny obowiązek dawania jej pieniędzy cały czas. No to jest, rozumie pan, to oczywiście jest w pana interesie, żeby rodzina była jednością, długo pan ciągnie, pomaga, stać pana w sumie na to, no ale w pewnym momencie ona do pana krzyczy, tak? Tak, że się domaga, no. No i domaga, i domaga, i domaga, i domaga. Dlatego pięknie pisał Fredro, że biada człowiekowi, który jest zależny od drugiego człowieka, a już w zależności biada narodom, które są zależne od innych narodów, bo narody sumienia nie mają. I niech to będzie dobre podsumowanie naszej debaty. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Jacek Bartosio. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za dzisiejszą obecność.